Znajdujemy się w studio filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. W tym miejscu i przy tym stanowisku przez wiele lat powstawały filmy. Filmy ze znanymi powszechnie bohaterami. To tutaj urodził się Bolek i Lolek, Reksio, Błękitny Rycerzy, czy ostatnimi laty choćby Pan Palenie Łowca Zwierząt. To tutaj ja miałem przez wiele lat przyjemność współtworzyć właśnie te filmy, na których wychowało się wiele pokoleń. I te filmy są ogólnie znane z telewizji, ale też były pokazywane przez telewizję dziewcząt i chłopców. I ta właśnie książka pod tytułem Telewizja dziewcząt i chłopców autora Sławomira Malinowskiego opowiada historię tych programów. To na niej nie tylko moje pokolenie może powspominać historię różnych programów, które ukształtowały nie tylko nas, ówczesnych 50-latków, ale też przypomnieć młodszemu pokoleniu, jak to było, kiedy tylko jeden program był dedykowany dla dzieci i młodzieży w ciągu całego dnia. Dziś coś niewyobrażalnego, gdy mamy praktycznie cały czas ciąg różnych programów. To z tej właśnie książki możecie Państwo dowiedzieć się, jakie emocje budziły, jakie listy dostawali ich autorzy od swoich odbiorców i co wiązało się z tym, żeby później na podwórku wśród grona kolegów zabawić się, czy to w Czterech Pancernych, czy zabawić się w tak zwaną niewidzialną rękę, albo wymienić się emocjami związanymi z oglądaniem ostatniego odcinka Piątku z Pankracem. Polecam tą książkę, dlatego że jest taką fajną historią, którą przywołują częstokroć zdjęcia. Wszyscy mamy zdjęcia, przynajmniej nie tylko cyfrowo. Sięgamy po nie, lubimy się wymieniać doświadczeniami, emocjami, pokazywać sobie palcem, kto jest gdzie i gdzie miało miejsce dane zdjęcie zrobione. Tak samo jest z tą historią. Na pewno u każdego, kto widział niektóre z tych programów, natchną je historią i pozwolą wrócić się do tamtych czasów. Wspaniałym podsumowaniem tego będzie podtytuł tejże książki: Historia niczym baśń z innego świata. Myślę, że każdy z nas może taką baśń sobie zafundować i wrócić się do innego świata. Polecam.